Ahoj moi drodzy, o statki Oscarowe idą pełną parą. Jedno jest pewne, w najbliższym czasie materiały będą wychodzić praktycznie codziennie. Jest dużo filmów, dużo opowiedzenia, a dzisiaj jest właśnie jedna z tych ostatnich produkcji, która zawitała na polskie ekrany. Dzisiaj będzie słów kilka o filmie Gdyby ulica Bill umiała mówić. Jest to film na podstawie książki Jamesa Baldwina. Jeśli nie kojarzycie tego pana, to powinniście obejrzeć znakomity dokument Nie jestem twoim murzynem, bo on jest tam w zasadzie jedną z najważniejszych osób, o której jest mowa w tym dokumencie. Był to pisarz, który był bardzo zaangażowany w dyskusję na temat traktowania Afroamerykanów w Ameryce w bardzo trudnych momentach, zresztą tak chociażby 60. I to jest ogólnie bardzo ciekawa postać i co prawda jeszcze nie czytałem żadnej jego książki, ale myślę, że po obejrzeniu filmu jest to wyłącznie kwestia czasu. No i cóż, za reżyserię zabrał się Barry Jenkins, czyli twórca Moonlight. I tutaj na wstępie muszę powiedzieć jedną rzecz. Nie jestem wielkim fanem Moonlight. Moim zdaniem to jest dobry film, ale nie taki, który zasłużył na furę Oscarów i uznania, jakich doznał. Wydaje mi się, że gdyby to był film o białym chłopaku, który ma podobne przejścia, przeszedłby raczej bez echa. I oczywiście rozumiem, że kwestia rasy jest tutaj bardzo kluczowa i ważna dla tego filmu, to mimo wszystko uważam, że jednak ona przewyższa te wartości, które pokazuje Barry Jenkins w filmie. No ale odejdźmy od tego, byłem ciekawy tej jego najnowszej produkcji, sprawdzenia tego, czy okej, to był dobry film, ale czy Jenkins potrafi lepiej. Sama historia tyczy się Tish i Alonza. Pary, która, no cóż, on ma 22 lata, ona 19, zaczynają się spotykać, znają się praktycznie od dzieciństwa, od zawsze. No i temu ich wspólnemu szczęściu na drodze staje pewne wydarzenia, mianowicie oskarżenie Alonza o gwałt. Jest to oskarżenie, które nie ma pokrycia, że tak powiem, w dowodach. Oczywiście kobieta, która została zgwałcona, wskazała Alonza na okazanie, ale wiemy od samego początku, że Alonzo był wtedy w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innym czasie. Jest absolutnie niemożliwe i wynika najprawdopodobniej z tego, że szukano kogoś jako osoby winnej i Alonso się zwyczajnie napatoczył, a w zasadzie wpadł w oko jednemu z dość narwanych stróżów prawa. No i trzeba przyznać, że co by było, gdyby ulica Bill miała mówić, Jenkins wciąż zachowuje swój styl. Jeżeli spojrzymy na kadrowanie, jeżeli spojrzymy na pewne ustawienia kamery, no to można być przekonanym, że parę rzeczy tutaj wygląda, jakby były wręcz wyjęte z Moonlight. Bardzo charakterystyczne zbliżenie na twarz, bardzo charakterystyczne oświetlenie, bardzo charakterystyczne połączenie dźwięku i obrazu. I wydaje mi się, że to się sprawdza o wiele lepiej w tej perspektywie. Wydaje mi się, że o wiele fajniej działa w takiej historii, w której z jednej strony Jenkins opowiada o uczuciu, opowiada o miłości, o takiej niemożliwości zrealizowania pewnych rzeczy w Ameryce dawnych czasów. Z drugiej strony to jest historia bardzo przejmująca, bo mamy wrażenie, że te postacie od samego początku są w jakimś zamknięciu. One od początku są skazane na swego rodzaju niedolę. Mówimy o charakterystycznych kadrach i charakterystyczne jest też opowiadanie tej historii. Mamy takie, przenosimy się w miejscu i czasie, mamy takie powroty do wcześniejszych wydarzeń, do teraźniejszych. Przeskakujemy troszeczkę po tych liniach czasowych i to bardzo fajnie działa. Ciekawym zabiegiem jest też to, że mamy takie jakby narracje z offu w wykonaniu Tish, które pokazują traktowanie Afroamerykanów w danym czasie w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, cały czas mówimy o przemianach, cały czas mówimy o otwarciu się na nowe i tak dalej, ale patrząc chociażby na prezydenturę Trumpa, widzimy, że no cóż, Stany są wciąż dość daleko do jakiegoś konsensusu w kwestii rasowej. I na początku te renty mnie irytowały. One troszkę wyglądają jak zakończenie Black Klansman i one odrobinę gryzą się z tą materią filmową, którą stosuje Jenkins, ale kiedy dochodziło już do tych ostatnich fragmentów, wydawało mi się, że kurczę, rzeczywiście reżyser wiedział, po co to robi i to miało znaczenie, i to ma wydźwięk, i to wzmacnia pewne emocje, które trafiają nam się później. Jeśli już o emocjach mowa, jest kilka fragmentów w tym filmie, które znakomicie pokazują, jak fantastycznie reżyser operuje emocjami, jak potrafi je wzbudzić. Jest taka scena spotkania dwóch przyjaciół. My wiemy, że wokół tego spotkania jesteśmy bardzo niedaleko, jeśli chodzi o zatrzymanie Alonza.
I ja cały czas byłem strasznie ściśnięty w środku. Miałem wrażenie, że w każdym momencie może się pojawić policjant, może się coś wydarzyć. A Jenkins tak znakomicie foruje tymi emocjami. Miałem wrażenie, że on odbezpieczył granat, trzyma go za jakieś zabezpieczenie i wiem, że jeżeli puści, to on wybuchnie. Ja cały czas miałem wrażenie, że ten granat tu jest, że on w każdej chwili może pęknąć, może wybuchnąć i rozwalić wszystko na strzępy. I fantastycznie tutaj tonował te emocje. Inną świetną rzeczą, na którą zwrócił uwagę, jest ścieżka dźwiękowa. Rzadko o tym mówię, ale tutaj wydawało mi się bardzo charakterystyczna. Ona znakomicie pasowałaby do filmu noir, do takiej zupełnie innej estetyki. Są takie jazzowe nutki, troszeczkę powolnych rytmów. One są bardzo w pewien sposób egzaltowane. Ale kurczę, do tej historii jakoś znakomicie mi pasowała. Ta ilustracja muzyczna w pewien sposób była takim idealnym uzupełnieniem. Nigdy nie miałem wrażenia, że muzyka wchodzi na pierwszy plan, ale właśnie znakomicie uzupełnia to, co widzimy na ekranie i widać, że był pomysł na tę ścieżkę dźwiękową i on naprawdę fajnie wypalił. Bardzo dobrze radzą sobie aktorzy, zarówno na Gretisch i Alonso, tutaj bardzo miło się patrzę, ale główną bohaterką jest tutaj, moim zdaniem, jeśli chodzi o grę aktorską, Regina King, która gra matkę Tish i ona jest po prostu znakomita, ma kilka bardzo napełnionych emocjami scen i nie dziwię się, że jest jedną z faworytek, jeśli chodzi o nagrodę za drugi plan na Oscarach. I ogólnie aktorska jest tutaj naprawdę dobrze, realizacyjnie jest wyśmienicie, kilka kadrów aż chce się wydrukować i zawiesić na ścianie. Emocjonalnie jest bardzo sugestywnie. Jenkins robi to naprawdę dobrze. Chwilami miałem wątpliwości, czy nie pójdzie o krok za daleko. Bo ta jego charakterystyczna maniera kręcenia może niektórych zirytować. Czasem wydaje się, że ona już pójdzie o jeden krok za daleko, ale Jenkins wie, kiedy wstrzymać wodę, wie, kiedy ta jego stylizacja pewnych sytuacji i pewnych samych kadrów właśnie może być zbyt natarczywa albo troszeczkę taka odcięta od opowiadanej historii. I wydaje mi się, że mimo wszystko potrafi zadziałać punkt, zahamować, powiedzieć: OK, wystarczy, jedziemy dalej. No cóż, gdyby Ulica Billów miała mówić, to film zaskakujący, bo wydawało mi się, że się od niego odkleję. Nie dość, że mnie wciągnął, nie dość, że historia była sugestywna, to jeszcze kurczę była po prostu przejmująca emocjonalnie i to jest to, co najbardziej się Jenkinsowi udało. Było mi bardzo szkoda tej dziewczyny i tego chłopaka, tej sytuacji, w jakiej się znaleźli i w sumie tego całego portretu Afroamerykanów, w którym są jakby skazani na pewne rzeczy, na trudność związane z wynajęciem mieszkania, na trudność związaną z obroną w sądzie, tego, że są niby chcą prowadzić zwykłe, normalne życie, mieć prosto pracę i być razem. Ale codzienność im to w pewnych aspektach niestety uniemożliwia. W związku z tym film ten dostaje ode mnie ocenę 8 na 10. Jak najbardziej zrozumiałe, jak najbardziej uzasadnione. Naprawdę bardzo mnie zaskoczył. Uważam, że ten film jest lepszy od Moonlight. I obawiam się, że nie zostanie też tak doceniony. Osobiście liczę, że być może ten drugi plan, może ścieżka dźwiękowa zostanie doceniona. Naprawdę mi się spodobał. Sugestywne połączenie takiego dramatu społecznego z romansem na pierwszym planie i naprawdę emocje są tutaj w punkt. Jest to świetnie nakręcone, kapitalnie udźwiękowione. To się po prostu dobrze ogląda. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to jakiś like, bądź subskrypcja mile widziana, czy niewymuszana. Macie też link w opisie do strony, na której więcej recenzji, nie tylko. No i co, to było chyba na tyle. Widzimy się wkrótce. Materiałów masa. No i na razie, i cześć, i do zobaczenia.